Kamilu, witamy w zagłębiowskiej rodzinie. Powiedz, jak trafiłeś do Sosnowca? No, trafiłem tutaj za sprawą współpracy mojego agenta i tutaj dyrektora sportowego, prezesa. Pokazałem się na sparingu z dobrej strony i tutaj trener bardzo pozytywnie się wypowiedział. Chciałbym mnie w drużynie, więc mam nadzieję, że będzie to dobry krok w mojej karierze i będziemy wszyscy razem wspólnie osiągać sukcesy. Zaczynałeś w Bydgoszczy, jednak dzięki dobrym występom w młodzieżowej reprezentacji Polski wyjechałeś do Glasgow Rangers. Powiedz, jak wspominasz tą część kariery? No, wspominam to bardzo dobrze, ponieważ to jest wielki klub z tradycjami i dał mi szansę rozwoju i poznania takiej większej piłki. Duża różnica, duży przeskok przy wyjeździe do Szkocji? No, można powiedzieć, że tak, że intensywność treningów, cała organizacja i zaplecze treningowe, no to tam były na najwyższym poziomie. Wracając do Polski, trafiłeś do Dolkana Ząbki. Powiedz, chyba duży szok był, gdy po dobrej rundzie jesiennej zespół musiał się wycofać z powodów problemów właścicielskich. No, na pewno to była niemiła historia, ale trzeba iść do przodu i po prostu myśleć o graniu w piłkę i dalej się rozwijać. Jeszcze dużo, dużo czasu przede mną i mam nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrą stronę. Zimą zrobiłeś teoretycznie krok do tyłu, gdyż do drugiej ligi, ale chyba cieszysz się, że wracasz na zaplecze Ekstraklasy. Cieszę się, bo miałem szansę pokazania się i regularnej gry. Trener na mnie postawił od początku i bardzo mu dziękuję za zaufanie, jakim mi obdarzył. Ja po prostu odwdzięczyłem się dobrą grą i pokazałem się. Sparring z Koroną Kielce pokazał, że w zespole Zagłębia drzemie ogromny potencjał, bo widać było, że graliście jak równy z równym. Tak jest. Myślę, że to i tak początek tych przygotowań. Korona była, jest w innym momencie, ale naprawdę to nieźle wyglądało. I myślę, że coraz dłużej, jeżeli będziemy trenować, to będzie coraz lepiej wyglądało. W młodzieżowej reprezentacji Polski w Szkocji grałeś na defensywnym pomocniku, ostatnio jak o stoper. Powiedz, gdzie się lepiej czujesz, czy jest ci to, że tak powiem, obojętne? No, ostatnią rundę to przegrałem jako stoper i tam się czuję swobodnie. Jako defensywny też zagrałem 1-2 mecze i mogę grać na obu pozycjach. Na koniec zapytam a propos Mistrzostw Europy, gdyż liznąłeś tej wyspiarskiej piłki, powiedz, Walijczycy będą mieli szansę jeszcze więcej namieszać w tych mistrzostwach? No, kibicuję im, można powiedzieć, że to jest taki czarny koń na tych Euro i oby jak najdłużej grali.